Witajcie! Dzisiaj niedziela, także troszeczkę taki spokojniejszy dzień. Fajnie, że taki jest. Można sobie troszeczkę pomyśleć. Pooglądałem parę filmów rolniczych. Oglądałem Grześka. Teraz dopiero co odpowiedzi na pytania i takie różne rzeczy. I tak przyszło mi takie troszeczkę podsumowanie i troszeczkę takich wyjaśnień co do mojego kanału. W jaki sposób... Bo tam kiedyś były jakieś takie pretensje, że ja tam robię zrzutki, wsparcia i tak dalej. No, był taki kiedyś pomysł właśnie a propos zrzutek, ale szybko się z tego wycofałem, bo jakoś nie poczułem do tego żadnej takiej sympatii. Natomiast była to taka chwila na zasadzie wpuszczenia do domu akwizytora, słuchajcie. No i weź to wszystko, to jest super, takie świetne, zobaczysz to, tamto. W sumie więcej z tym było takich problemów i nieprzyjemnych sytuacji, niż to było wszystko warte, także wycofałem się z tego. Jakoś po prostu mi to nie odpowiadało. Druga sprawa, pod każdym moim filmem możecie zobaczyć link do strony Patronite. No też na razie jest to tylko napisane tam, natomiast żadnego tam wsparcia nie można wrzucić, ponieważ nie uzupełniłem wszystkich danych. Także tutaj z tego tematu też nic nie ma, natomiast zostawiłem tą stronę z zupełnie innego względu, dlatego że tam jest opis tego, co chcę robić, tego, co robię i tego, co będę robił. Także dlatego to zostawiłem i tylko w takiej formie traktuję to, to właśnie tą stronę w tej chwili Patronite. Ja nie będę się wypowiadał na temat tego, czy to jest dobra strona, czy nie. Oczywiście dużo ludzi z tego korzysta i ma świetne wyniki i fajnie, jeżeli po prostu jest tak, no to dobrze, niech to będzie. Natomiast ja w ten temat na razie jako taki nie wchodzę, nie czuję żadnej takiej potrzeby, żebym musiał brać wsparcie od widzów. Także natomiast zostawiam tą stronę tylko i wyłącznie po to, żebyście się mogli dokładnie zapoznać w jednym miejscu, w krótkim opisie, co zamierzam. To jeśli chodzi o taką rzecz. Też widzę, że pytacie o tego Ursusa, którego właśnie w tej chwili poszukuję, że taką dużą 120 chcę. Dokładnie to ma być 1204, taki jak był, albo 1224. To są Ursusy, które by mi najbardziej odpowiadały, dlatego że moc 120 koni po tym, co miałem tamtego Ursusa, to mi w zupełności wystarczy. Ja już tutaj 160 nie potrzebuję, żeby tam było turbo, bo nie mam takiego nawet areału, a i ta 120 jest po prostu wielka na moje hektary. Natomiast robotę, jaką ma do zrobienia, jest niewątpliwie, no 60 sobie z tym nie poradzi. Także 120 jest cały czas w planie, tak jak mówię, 1204 albo 1224. No i się rozglądam, słuchajcie, za takim ciągnikiem coraz bardziej i zależy mi na tym, żeby to był ciągnik absolutnie sprawny, żebym nie musiał do niego zaglądać, bo wiecie, że jakimś tam asem to ja nie jestem, jeśli chodzi o mechanikę, cały czas się tego uczę i powolutku tam sobie jakieś tam rzeczy dłubię, ale myślę, że to z czasem, jak już osiądę w Polsce, tak bez tych wyjazdów, no to na pewno to się wszystko pójdzie w kierunku takim do przodu. Mam nadzieję, że wszystko to będzie jak należy. Tu widzicie taka oficynka sobie w koło mieszkania i tu takie w środku takie coś, no takie tarasy podzielone. To tylko tak na marginesie. Natomiast wracając do tego Ursusa, no to nie wiem jeszcze jakie koszty. Na razie oglądam sprzęty, patrzę, że dla mnie jest kilka rzeczy takich ważnych, które chcę, żeby tam były. Przede wszystkim, żeby opony były takie do jazdy, żebym nie musiał ich jeszcze jakoś wymieniać w ciągu najbliższego czasu. No i tam, żeby te obciążniki, komplety takie różne były, żebym też nie musiał tam nic dokupować. Także takie coś. No i co dalej, jeśli chodzi o czerwoną 60 i tą żółtą 60, obie bardzo lubię i nie bardzo chcę je sprzedać, natomiast posiadanie dwóch 60 i wielkiego 1204, ogólnie 120, no w moim przypadku nie ma najmniejszego sensu, dlatego że nie będzie pracy na te ciągniki, ale
No, żółta była taka bardzo takim, no nie wolno się kierować emocjami przy takich zakupach, bo wiadomo, że człowiek może na tym nieźle popłynąć, ale mi się z kolei bardzo, bardzo spodobała ta żółta i bardzo chciałem ją mieć, także mi się udało ją kupić. Jeszcze te opony takie fajne, ciekawe, to też one może nie nadają się zbytnio do pracy w polu, ale jeżeli się człowiek jakoś tam przyzwyczai, poradzi, no to to się da. I też niekoniecznie trzeba się zaraz zakopać tymi oponami. Także to jest to. No i czerwona z kolei. Czerwonej mi jest z kolei bardzo szkoda, bo widzieliście, jakiego trupa kupiłem, jak ganiałem z nim po ulicy za chłopakami z kamerą, a oni ją próbowali odpalić i tak dalej. No była komedia, ale w każdym razie bardzo fajne, też takie emocje dziwne, bo dla mnie to wszystko było bardzo, bardzo nowe. No i ten, no i w końcu tam jakoś się potem udało odpalić, ale okazało się, że ten silnik jednak jest do remontu. I tak zaczęło się od silnika, zaczęło się od uzupełniania takich braków, drobiazgów, potem ten plecak i tak w sumie wyszło na to, że ciągnik jest absolutnie po kapitalnym remoncie. Jedyne co to tam blachy byłyby do wymiany, ale tak jak mówię, wygląd zewnętrzny dla mnie stanowi ma drugorzędne znaczenie, więc ja się tam nie będę specjalnie jakoś angażował w to, że ten ciągnik ma wyglądać tak czy inaczej, bo z czasem naprawdę, jeżeli po prostu jakieś tam fundusze pozwolą, no to z czasem można sobie pozwolić na nowe blachy, albo jakieś tam ładniejsze, czy jakieś lakiery i tak dalej. Najważniejsze jest to, żeby maszyna chodziła, a reszta to już jest sprawa drugiego planu. Także nie wiem, czy sprzedam tą czerwoną, bo mówię, nie potrafię się zdecydować, czy bym w ogóle jakąś chciał sprzedać. Także na razie nie myślę w ogóle o sprzedaży, chociaż rozsądek mówi, że dobrze by było, bo Marek, nie są ci potrzebne po prostu trzy ciągniki, no to jest zrozumiałe, ale z drugiej strony też jeszcze tak sobie pomyślałem, że słuchajcie, jeżeli ja jestem sam na gospodarce i ze wszystkim absolutnie muszę sobie sam radzić, no to takie ciągniki byłyby dobrze mieć w sumie te trzy. Dlaczego? Dlatego, że jeden na przykład postawię, będzie łaził z przyczepami, czy z przyczepą i on będzie, powiedzmy, z jedną przyczepą będzie podpięty, on będzie tylko do przyczep, ale tu równie dobrze i mogę i 325 podstawić do przyczepy, zobaczymy. Drugi na przykład mogę mieć do jakichś tam maszyn, prawda? No duży, wiadomo, pójdzie zapięty do talerzówy tej wielkiej. No i on to jest jego robota, więc on tam będzie po prostu mnóstwo takich rzeczy robił. No a jeden na przykład, czy czerwona, czy żółta, już obojętnie, będzie chodziła pod maszynami i tylko tam będę zmieniał. Natomiast takie ciągniki, gdzie, bo wiecie jak to jest z zapinaniem, że wsiadasz samemu do ciągnika, wsiąść, tam ci odjedzie ciągnik na pół centymetra, znowu nie pasuje, wtedy bolec, nie można tego zapiąć i tak wysiadasz, ja już miałem doświadczenia z zapinaniem maszyn w pojedynkę i to jest tragedia. Także nie polecam, no ale niestety ja jestem w takiej sytuacji, że mnie to czeka i ja to muszę robić sam. Dlatego mówię wam o tym, że nie bardzo jest jak w tej chwili myśleć o sprzedaży jakiegokolwiek ciągnika. Jedyne co, to muszę się pozbyć kilku zetorów. Ursusy 25 na pewno nie są do sprzedania, ani jeden, ani drugi, one zostają w kolekcji. Natomiast na pewno, bo tych zetorów mam z 10, nie wiem, tak chyba na oko. No nie przypomnę sobie teraz w każdym razie, ale jakoś tak, więc na pewno kilka zetorów pójdzie do sprzedaży, tak żebym ja sobie zostawił, nie wiem, ze 3, może 2, może 3, a resztę po prostu skompletuję do bólu i to sprzedam. Też a propos, chciałbym się odnieść do tego, że mówicie, że za dużo chcę. Słuchajcie, to nie jest tak. Po pierwsze, każdy, jeżeli chce mieć, ma coś swojego, to może żądać za to cenę, jaką tylko będzie chciał, bo to jest jego towar, jego własność i nikt nie może po prostu w ten temat ingerować. Można się nie zgadzać, można powiedzieć, że za drogo. Sam widziałem na przykład Ursusy 385 po 25 tysięcy bez napędu i co, no nie ma jak się do tego odnieść, no bo jak się odnieść, prawda? Ale jest to własność jakiegoś tam rolnika czy kogokolwiek i on sobie może za to żądać tyle, ile chce, a czy to sprzeda, no to już jest kwestia zupełnie drugorzędna. Natomiast ja patrzę na to w ten sposób, słuchajcie. Widzę, co się pokazuje na aukcjach i to są po prostu, sami wiecie, co to jest. Tam trzeba
Oprócz tego, że to wymaga tego wszystkiego remontu i tak dalej, wiadomo, że to są zabytkowe maszyny i one wszystkie wymagają remontów. No nawet jak się kupi maszynę, ciągnik pracujący, to i tak on wymaga remontu, wiecie, na czym to polega. Bo praktycznie jadąc nie wiadomo, kiedy nam coś tam wystrzeli, po prostu kiedy wypadnie, powiedzmy, jakaś tam śruba, nie wiem, olej pójdzie i tak, to są cuda, to się może zdarzyć wszystko, więc to są maszyny wszystkie do remontu. I one są w cenach, jakich są. Mało tego, absolutnie niekompletne. Potem ja widzę, na przykład jest kilku takich mechaników, którzy zajmują się renowacją tych zetorów. No i słuchajcie, lampy z tyłu od 30, z przodu od 60, zegary od jakichś rusków czarne i tak dalej. Tam po prostu, tam wszystko można spotkać, tylko właściwie nie zetora. Z zetora jest korpus, błotniki i to jest właściwie na tym koniec. No może jeszcze koła, ale to jest niestety za mało. Natomiast dlatego po prostu ja mówię, ja na to patrzę w ten sposób. Człowiek, który będzie chciał dla siebie zrobić i sami zresztą wiecie, bo jeżeli mnie oglądają w tej chwili ludzie, którzy zajmują się tymi starymi maszynami, to doskonale wiedzą, ile to jest pieniędzy, ile to jest czasu. Nawet jak masz pieniądze, to w tej chwili jest coraz trudniej z tymi rzeczami. Naprawdę jest coraz trudniej i nie można bardzo, bardzo, bardzo wielu rzeczy kupić. Coś, co było parę lat temu jeszcze było. Ja słuchajcie, miałem parę lat temu jeszcze miałem dostęp do części zatorowskich oryginalnych. Tam miałem lampy przednie, tylne, słuchajcie, jakieś przełączniki, wskaźniki, jakieś zegary. No cuda na kiju, po prostu miałem tego tyle, że część sprzedawałem, żeby się po prostu pozbyć, bo miałem tego naprawdę sporo i dużo rzeczy mi zostawiało, wcale nie było potrzebnych. No i to posprzedawałem i co się okazało, że dzisiaj właściwie te części mi są potrzebne, sam ich nie mam i muszę dobierać gdzieś, szukać po aukcjach i tak dalej sam dla siebie i wiem, jakie za to się płaci w tej chwili ceny. Także to nie jest tak. Też oglądałem, słuchajcie, na Facebooku ktoś tam chce kupić lampy do Ursus AC325. Ktoś napisał też, że takie lampy są na internecie gdzieś za 3000. No i gościa wyśmiewają, że za lampy za 3000. No, dla mnie to, wiecie, no, to też jest trochę dziwna cena, bo ja powiem tak, miałem jakiś tam komplet kiedyś, sprzedałem go za 1500 zł, no a dzisiaj pewnie sam bym go kupił chętnie za 1500. No. Także to są naprawdę rzeczy, nie da się tego podzielić, że ja się z tym nie zgadzam, sam tym się nie zgadzam, to za drogie, to za tanie. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Te ciągniki tańsze już nie będą. One mogą być tylko droższe. I kwestia polega na tym, czy kupisz sobie ładnie pomalowany ciągnik, który właściwie w połowie będzie albo 30, albo jakimś innym Ursusem. I rzeczy, które są najważniejsze, które stanowią o wyglądzie tego ciągnika, będziesz miał po prostu wszystko z innej parafii. Czy kupisz sobie ciągnik w pełni oryginalny i go wyremontujesz, nie zastanawiając się nad tym, czy będziesz miał jakieś jeszcze części, czy coś tam trzeba do niego dokupić. Także to jest ta istotna sprawa, bo mówię, ja tych ciągników po prostu różnych rzeczy trochę przerzuciłem i wiem, jak to wygląda. I długo, długo szukałem dla siebie odpowiedniego modelu. Także znalazłem i z racji tego, że jestem tutaj, a nie w Polsce, no to tak to wszystko wygląda u mnie z tymi remontami. Jeszcze jedna sprawa, którą chciałbym w tym filmie poruszyć, to kwestia sposobu, może nie tyle właśnie sposobu prowadzenia kanału, tylko informacji, o jakie poszerzam ten kanał. Mianowicie, tak jak parę tygodni temu wspomniałem, będzie dużo też o ziołach, ale z racji tego właśnie, że jestem niestety tutaj, to tego nie mogę w tej chwili uczynić. Natomiast będę Wam podrzucał w linkach w opisie, może jak się uda na filmie, ciekawe książki, które warto mieć do tego, żeby zdobyć tą wiedzę i poszerzyć tą wiedzę o ziołach. No bo ona naprawdę jest bardzo, bardzo ważna. A pamiętajcie, że wszystko mogą Wam zabrać, ale wiedzy Wam nikt nie zabierze. Więc im więcej będziecie się uczyli o tych ziołach, o ich zastosowaniu, tym będzie lepiej dla Was. Tylko tak w tej chwili dzisiaj taka informacja, że w zależności od ziół różnie lubią być zaparzane. Niektóre wrzątkiem, niektóre w 80 stopniach. Pamiętajcie o tym, żebyście nie zaparzali wszystkich ziół wrzątkiem.
bo to jest ze szkodą dla działania tych ziół dla naszego organizmu. No i kwestia parzenia. Niektóre zioła parzymy przez 3 minuty, niektóre przez 5, a niektóre przez 10 minut też. Pamiętajcie, zwracajcie na to uwagę, bo to są naprawdę istotne informacje. Te zioła mogą działać w dobry sposób, ale mniej lub więcej. Także zwracajcie też na to uwagę. No to tyle dzisiaj w dzisiejszym takim krótkim, niedzielnym filmiku. Mam nadzieję, że coś więcej się dowiedzieliście. Także zapraszam do komentowania, mile widziane łapki. Jeszcze chciałbym powiedzieć o wsparciu. Pamiętajcie, ja widzę wsparcie mojego kanału zupełnie inaczej, bo nie chodzi mi o to, żebyście tam po prostu coś, nie wiem, wysyłali i tak dalej. Nie, pamiętajcie, że wsparcie, ogromne wsparcie dla mnie to będzie to, że będziecie, nie będziecie wyłączali reklam. Także to już jest bardzo, bardzo ważna rzecz dla mnie i za to tym, którzy puszczają te reklamy, niech one sobie idą, bo ona musi pójść przynajmniej 30 sekund, to wtedy jest to wsparcie bardzo aktywne. I zachęcam do tego, aby w ten sposób wspierać mój kanał. Ze swojej strony bardzo, bardzo Wam za to dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!